Wita się z Państwem Katarzyna Nastaj i zapraszam na Dzień Wschodzi z pytaniem na 6. Moim Państwa gościem jest minister Joanna Mucha. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani minister, co zmieniło się w szkolnictwie w ostatnich 10 miesiącach? Zmieniło się sporo, a zmieni się jeszcze więcej, bo te plany, które, znaczy to, co zrealizowaliśmy do tej pory, to przede wszystkim ograniczenie tego, czego dzieci muszą się uczyć. Wszyscy wiemy, że program szkolny jest zdecydowanie przeładowany. Dzieci, nauczyciele, nie dajemy wszyscy razem rady tego, żeby zrealizować ten program, więc to obcięcie programów nauczania, w cudzysłowie o 20%, to był oczywiście pierwszy krok, ale absolutnie niewystarczający. Mamy wszyscy poczucie, że dzieci uczą się zbyt wiele wiedzy encyklopedycznej i to się będzie zmieniało. Dzieci muszą się uczyć więcej umiejętności, więcej kompetencji miękkich, więc na pewno w naszej szkole będziemy chcieli wspólnie w kierownictwie Ministerstwa Edukacji Narodowej zaproponować tego typu zmiany. Oczywiście pracujemy nad zmianami dotyczącymi zajęć HIT-u i już dzieci nie będą miały tych zajęć. Oczywiście przygotowujemy programy z edukacji obywatelskiej, z edukacji zdrowotnej. Oczywiście będą zmiany w lekcjach religii, to oczywiście bardzo głośny temat. Ale myślę, że tutaj krok za krokiem naprawdę zachodzi bardzo duża, taka głęboka, dogłębna zmiana dotycząca tego, czego uczyć naszych dzieci i w jaki sposób uczyć nasze dzieci w szkołach. Więc to jest naprawdę, myślę, że duży temat. Żegnamy się właśnie z HIT-em. Witamy nowe przedmioty w polskich szkołach, edukacja obywatelska i zdrowotna. Jakie tematy będą mogły być poruszane na tych lekcjach? Jeśli chodzi o edukację obywatelską, to wszystko to, co dotyczy edukacji, my o tym mówimy, globalnej, edukacji europejskiej, edukacji takiej właśnie obywatelskiej, związanej z uczestnictwem w naszej narodowej wspólnocie, ale też we wspólnocie lokalnej. Naszym celem jest zbudowanie postawy sprawstwa, czyli tego, że dziecko czuje, że może coś zrobić, bo z tej postawy wynika to, że ono później chce się angażować w różnego rodzaju działania społeczne. Więc chcemy, żeby były to zajęcia, które będą prowadzone częściowo w formie projektowej, czyli żeby dzieci rzeczywiście przedsiębrały jakiś projekt i realizowały ten projekt. I żeby poprzez właśnie działanie uczyły się o tym, w jaki sposób te nasze wspólnoty funkcjonują. Dla mnie bardzo istotnym elementem tego przedmiotu jest kwestia tej edukacji również klimatycznej, której jakieś elementy na pewno w tym przedmiocie się znajdą. Jeśli chodzi o zdrowie, edukację zdrowotną, bardzo szeroki temat, bo to jest i zdrowie fizyczne, i zdrowie psychiczne. Pamiętajmy o tym, my bardzo często nie doceniamy tego dobrostanu psychofizycznego. Natomiast jedne z największych problemów dzisiaj dla dzisiejszych uczniów to są właśnie niedostatki w dobrostanie psychofizycznym. W związku z tym to będzie program, który będzie nastawiony na to, żebyśmy poznawali jakby swój dobrostan zdrowotny, wiedzieli, w którym miejscu on jest naruszony, wiedzieli, w którym miejscu powinniśmy reagować, ale również w odniesieniu do zdrowia psychicznego, dobrostanu psychicznego. We wrześniu 2023 roku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia spektrum autyzmu miało w Polsce ponad 82 tysiące dzieci i młodzieży. Wynika to z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dokładnie oszacowanie tej grupy uczniów nie jest możliwe, ponieważ wiele dzieci jest w trakcie diagnostyki albo po prostu jeszcze nie zostało to rozpoczęte. Dzieci te zmagają się z nietolerancją ze strony rówieśników, a rodzice z brakiem kompetencji wśród nauczycieli. Także z lukami w systemie. Jak powinna wyglądać edukacja dzieci z orzeczeniami? Chodzi mi bardziej o zmiany, jakie wprowadzi ministerstwo w tej kwestii. Problem jest nawet szerszy, bo nie mówimy tylko o autyzmie, mówimy o neuroróżnorodności i o różnego rodzaju problemach, o ADHD i naprawdę bardzo wielu różnych innych formach właśnie neuroróżnorodności, którą coraz częściej obserwujemy w naszych szkołach. Proponujemy tutaj dość głęboką zmianę systemu, bo ten system stał się w tej chwili zupełnie niewydolny. Naszym celem, tutaj pani ministra Izabela Ziętka się tym obszarem opiekuje, naszym celem jest to, żeby przesunąć tę ciężkość tego problemu na wcześniejsze lata, żeby jak najwcześniej wykrywać właśnie te
tę neuroróżnorodność i żeby jak najwcześniej kierować do dziecka jakąś formę pomocy, jakąś formę takiego dobrej rewalidacji, takiej, żeby ono jak najwcześniej mogło uczestniczyć w normalnym życiu szkolnym. Więc nasze działania to przede wszystkim właśnie przesunięcie tego progu ciężkości na młodsze dzieci. Mamy świadomość, naprawdę mamy głęboką świadomość, że dzieci potrzebują bardzo specjalnego wsparcia, że nauczyciele potrzebują takiego wsparcia również, bo kiedy pracuje się w grupie, w klasie, w której jest kilkoro dzieci z neuroróżnorodnością, a do tego jeszcze na przykład dziecko ukraińskie albo dziecko gdzieś z jakiegoś innego kręgu kulturowego, to ta praca jest naprawdę bardzo wymagająca. Polska szkoła jest już zupełnie inna niż ta szkoła, którą my znamy z naszego doświadczenia, więc zdajemy sobie z tego sprawę. Będziemy naprawdę tutaj głębokie propozycje, głębokie reformy proponowali. Natomiast no, ja jeszcze w tej chwili nie jestem w stanie jakoś super konkretnie się na ten temat wypowiadać. Czy nauczyciele już otrzymali obiecane podwyżki? Ile będą wynosić? Jak to wygląda procentowo? Te podwyżki, które obiecaliśmy, czyli te 33% dla nauczyciela, który rozpoczyna swoją pracę i 30% dla pozostałych nauczycieli, one zostały już zrealizowane, one rzeczywiście zostały już przekazane pieniądze i nauczyciele te podwyżki dostali. W kolejny rok to jest podwyżka na niższym poziomie, to jest niestety nie tak, jakbyśmy chcieli, ale my wciąż jako kierownictwo MEN-u walczymy o to, żeby te podwyżki były większe. Mamy pełną świadomość tego, że nauczyciele są nadal niewystarczająco wynagradzani w stosunku do swojej roli, jaką w społeczeństwie grają. Mamy pełną świadomość, że musimy naprawdę zrobić bardzo wiele, żeby ten status w ogóle zawodu nauczyciela odbudować, bo on ucierpiał przez ostatnie lata i sami nauczyciele wiedzą doskonale, że te ostatnie 8 lat naprawdę nadszarpnęło ich wszystko, ich dobrostan psychofizyczny, ich wynagrodzenia i wartość siebie. Tak, poczucie wartości, więc znaczy nie będzie dobrej szkoły bez nauczyciela, który jest zadowolony ze swojej pracy i naprawdę to rozumiemy i naprawdę będziemy starali się o to, żeby te podwyżki były jeszcze wyższe. Czy ministerstwo posiada środki na asystencję międzykulturową? Pytanie dotyczy oczywiście uczniów ukraińskich, tak, których objęliśmy obowiązkiem szkolnym. Wydaje mi się to bardzo ważną i istotną zmianą w polskim systemie edukacyjnym. Spodziewaliśmy się, że tych uczniów ukraińskich będzie znacznie więcej od września w polskim systemie edukacyjnym. Okazuje się, że to jest tylko około 20 tysięcy. I rzeczywiście oni potrzebują, bardzo wielu z nich potrzebuje asystenta międzykulturowego, czyli takiej osoby, która pomaga trochę w tym, żeby ten uczeń mógł się zaklimatyzować wtedy, kiedy na przykład nie posługuje się jeszcze językiem polskim, kiedy ta szkoła, wszystko jest nowe, nie jest w stanie rozczytać nawet nazwy uczelni, tak? Przepraszam, klasy, więc to jest tego typu pomoc, która jest po prostu potrzebna. Dzisiaj mamy wiedzę o tym, że asystentów międzykulturowych zostało zatrudnionych stosunkowo niewielu, natomiast mam nadzieję, że od stycznia to będzie znacznie większa liczba, a łączę tę nadzieję z tym, że otrzymaliśmy bardzo duży grant unijny na to, żeby właśnie zatrudnić asystentów międzykulturowych. Będziemy opłacali w całości ich wynagrodzenie do minimalnego wynagrodzenia, więc mam nadzieję, że od stycznia pojawi się ich naprawdę znacznie więcej w naszym systemie, bo są potrzebni, w szczególności zwracam tutaj uwagę na dzieci ukraińskie pochodzenia romskiego, gdzie ta asystencja międzykulturowa jest wybitnie potrzebna. Oni też są objęci obowiązkiem szkolnym, więc tutaj wybitnie potrzebna pomoc i wsparcie i mam nadzieję, że rzeczywiście zostaną zatrudnieni w polskich szkołach. Pani minister, czego potrzebują tak naprawdę młodzi ludzie? Młodzi ludzie potrzebują edukacji, która jest dostosowana do dzisiejszych czasów, a wiedza encyklopedyczna to nie jest edukacja, która jest dostosowana do dzisiejszych czasów. Potrzebują poczucia wartości, potrzebują partnerskich relacji w szkole, potrzebują tego, że szkoła będzie uczyła ich właśnie sprawczości, będzie ich uczyła tego, że mogą, że są w stanie pewnego rodzaju, znaczy podejmować różnego rodzaju działania i z sukcesem je przeprowadzać.
potrzebują tych umiejętności, których dzisiejszy świat wymaga, tak? Czyli umiejętności dotyczących, umiejętności cyfryzacyjnych, tak? Poruszania się w świecie cyfrowym, czego polska szkoła dzisiaj nie oferuje. Poruszania się w tej głębokiej zmianie, którą jest zmiana klimatyczna, czego dzisiejsza szkoła też kompletnie nie oferuje. Potrzebują tego, żeby szkoła uczyła ich empatii. I to jest coś zupełnie jakby niedocenianego, mam wrażenie, dzisiaj w polskiej szkole. Potrzebują tego, żeby polska szkoła uczyła ich kreatywności, bo to jest jedna z najważniejszych kompetencji przyszłości. Pracy w grupie, pracy projektowej. Proszę zauważyć, wszystkie te rzeczy, które wymieniam, które są absolutnie kluczowe dla rozwoju przyszłych pokoleń, to są rzeczy, które w polskiej szkole zdecydowanie w sposób niewystarczający są nauczane, są jakby brane pod uwagę. Więc my wszyscy potrzebujemy bardzo głębokiej reformy edukacji, wyłącznie z korzyścią dla naszych młodych ludzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również. Moim Państwa gościem była pani minister Joanna Mucha, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejny Dzień Wschodzi już jutro o 8:45.